i trzymać się z dala od policji. Zaprosiłam go na kolację. Komisarza? Na kolację? Zaprzyjaźniłaś się z nim? Musimy dokończyć rozmowę, więc go zaprosiłam. Macie coś przeciwko temu? Zaprosiłaś go? Bardzo się cieszę. Nareszcie pojawił się ktoś, kto nie jest zupełnym idiotą. Bóg wysłuchał moich modlitw. Spodobał ci się? Co mu ugotujesz? Musisz mi pomóc. Oczywiście. Powiemy mu, że sama gotowałaś. Osławienie Gerarda spowoduje dalszą zwłokę w odczytaniu testamentu. Co za okropna sytuacja. Mam związane ręce. Nic nie mogę zrobić. Rozumiem. Ale musi pani uzbroić się w cierpliwość. W końcu Gerard Beida wyjdzie ze szpitala. W końcu? To przez Farfana. Gdyby dobrze wykonał zlecenie, Farfan nie żyje. Jest w gorszej sytuacji. Zapomnijmy o nim. Nie znaliśmy go. Przyszedł pan Renzo. Mam go tu wprowadzić? Nie. Może uda mi się w końcu załatwić sprawę ślubu Fernandy. Jako matka Fernandy chcę wiedzieć, co się stało. Sam nie wiem. Jak to? Fernanda nie chce wyjść za mnie. A ty? Kocham ją i chcę poślubić. Próbowałem ją przekonać, ale na próżno. Zniechęciłeś się? Przykro mi, bo kocham ją. Ale ona mnie odrzuciła. Ma kogoś? Zakochała się w kimś? Sądzisz, że Fernanda zakochała się w innym? Nie wiem. Nic mi nie mówiła. Proszę ją zapytać. Pytałam, ale zrobię to jeszcze raz. Czy mimo wszystko ożeniłbyś się z Fernandą? Marzę o tym. Kocham ją. Odrzucając cię, Fernanda popełniłaby wielki błąd. Żałowałaby do końca życia. Oby myślała tak jak pani. Ale nie sądzę, żeby zmieniła zdanie. Zobaczymy. Chciałam tylko wiedzieć, czy jeszcze gotów jesteś ją poślubić. Kilka miesięcy. Gniewasz się na mnie, bo skłamałam wujkowi Benjaminowi? Postąpiłam źle, ale wiesz, co się stało. A teraz Fernanda mówi, że José Antonio jest jej chłopakiem. Co ja mam robić? Mamo, pomóż mi. Señora Lucrecia, justo estaba buscando sus papeles, las letras de la deuda. Aquí está. Son tutaj. Gracias. Dziękuję. Ponieważ odczytanie testamentu znów się opóźni, trzeba będzie prosić o kolejną podwyżkę, żeby móc płacić odsetki. Pagar los intereses. Nigdy nie byłam tak zadłużona.
Po otrzymaniu spadku natychmiast spłaci pani wszystkie długi. Na razie proszę mi pozwolić zająć się pożyczką. Jakieś kłopoty z ręcem? Raczej z Fernandą. Podobno kocha innego. Śpiewujesz go? Nie wstyd ci? Może wyjść i przyłapać cię. Nie ma José Antonia. Więc o co chodzi? Jakaś idiotka chce się do niego dostać. Kto to? Pewnie jakaś jego przyjaciółka. Musimy coś zrobić. Mogłaby wyważyć drzwi. To ona? Chodźmy. Leon Chopinia Peña, ksywa Jaguar. Ojciec nieznany. Matka Esperanza Peña Ramos. Nie żyje. W wieku 15 lat trafia do poprawczaka. Odznacza się wyjątkowo złym zachowaniem. Dwa razy skazany za gwałt. Podejrzany o udział w kradzieżach, wymuszeniach, szantażach i porwaniach, których nigdy mu nie udowodniono. Ciekawa akta, prawda? Co robi Lucrecia de la Torre w takim towarzystwie? Może są kochankami? Sądzisz, że to możliwe? Raczej jest jej nowym płatnym mordercą. Nie wiem tylko, gdzie go poznała. Renzo powiedział, że Fernanda kocha innego? Nie jest pewny. Sądzi, że to możliwe. Nie powiedział, kogo podejrzewa? Nie wie. Jednak wciąż chce ją poślubić. Bardzo ją kocha. Fernanda zmarnowałaby wspaniałą okazję. Ma pani rację. Renzo jest uczciwym i poważnym człowiekiem. I z dobrej, zamożnej rodziny. Muszę jakoś przekonać Fernandę. Panie Benjaminie, przepraszam, że spytam. Jak było na pogrzebie? Smutno. Byliśmy tylko my dwaj. Nikt więcej. Sądziłam, że Celso miał jakąś rodzinę. Opowiadał o bracie bardzo podobnym do niego, który żyje za granicą. Trzeba go uprzedzić. Znasz jego adres? Nie. W notesie Celso, który przypadkowo wpadł mi w ręce, nic takiego nie znalazłam. Może żartował. Celso miał specyficzne poczucie humoru. Podejrzany człowiek. Proszę sobie przypomnieć, w jaki sposób zginął. Nigdy mu nie ufałam. Wydawało mi się, że był twoim przyjacielem. Nigdy. Idę się przebrać. Powiedz Lucrecji, że wróciłem i jestem w sypialni. Znowu ty? Co ty sobie wyobrażasz? Jak śmiesz tu przychodzić? Kim pani jest? Nie poznajesz mnie? Już się raz spotkałeś mnie. Ty jesteś tą dewotką, pamiętam. Bezczelna rozpustnica. To porządny dom, a nie burdel. Dlaczego mnie pani obraża? Wynoś się stąd natychmiast. Inaczej wezwę policję i powiem, że jesteś złodziejką, która włamuje się do cudzego mieszkania. Nie jestem złodziejką. Precz, bo wezwę policję. Przepraszam, wrócił pan Benjamin. Chcę z panią rozmawiać. Zaraz przyjdę.
Możesz powiedzieć Milagros, żeby zeszła? Está bien. Dobrze. Con permiso. Listo. Zgoda? Nie rozmyślisz się? Przekonałaś mnie. Obym tylko przekonała Sebastiana. Do czego? Co taki smutny? Byłem na pogrzebie Celsa. Straszne. Pójdę już. Zobaczymy się później. Padniemy po was. Po co? Powiedz mu. Jest twoją przyjaciółką, ale nie znoszę jej. Milagros. José Antonio prosi, żebyś zeszła. Anda tranquila. Idź. Jest sam w bibliotece. Nie pójdziesz? Nie wiem, co robić. Naprawdę nie wiem. Wolisz niepewność? Ufasz Fernandzie? Twoja mama mówi, że José Antonio znów mnie okłamie, że mam mu nie ufać. Sądzisz, że Fernanda skłamała? Nie wiem. Widziałam ich razem, ale wydaje mi się, że José Antonio bardzo cię kocha. Jedno jest pewne. Musisz z nim porozmawiać. I co mam mu powiedzieć? Czy to prawda, że Fernanda jest twoją dziewczyną? Czy to prawda, że ją kochasz? Nie mogłabym. Rozpłakałabym się jak idiotka. Nie chcę, żeby to widział. Co mam mu powiedzieć? Że nie chcesz go widzieć? Że dowiedziałaś się o Fernandzie? Panie Wilson, Milagros nie ma odwagi z panem porozmawiać, ale kazała powtórzyć, że zrywa z panem. Tak będzie dobrze? Jedziemy do rezydencji de la Torre? Po co? Chcę widzieć, jaką stara zrobi minę, kiedy zobaczę zdjęcie swojego przyjaciela. Mamy ją. Nie wyprze się tej znajomości, bo widzieliśmy ich razem. Tym razem jej nie przesłuchamy. Jeśli dowie się, że jej powiązania z Jaguarem są nam znane, może kazać go sprzątnąć. On jest naszym jedynym tropem. Musimy go mieć na oku. Rzeczywiście. Zgadzam się z panem. Więc co robimy? Oszalałaś? Rosję gra mi na nerwach. I o to chodzi. Przestaniesz się denerwować, gdy ją bliżej poznasz. Ona mnie nie interesuje. Za dużo gada i wciąż myśli o seksie. Tylko ona zrobi z ciebie mężczyznę. Co ci jest? Jeśli chcesz być dorosły, musisz poznać świat i zdobyć konieczne doświadczenie. Nie chcę. Zrób to dla mnie. Nie chcę być sama z Juanitem. Boję się go, tak jak ty boisz się Rosji. Oboje musimy się wiele nauczyć. Hola. ¿Cómo estás, Milagros? Witaj, Milagros. Tak długo czekałem na tę chwilę. Nie wiesz, jak bardzo chciałem cię zobaczyć. Co się stało? O co chodzi? Powiedz coś. Znowu Lucrecia? Dowiedziała się, że nie nocowałaś w domu? Jeśli choć tknęła cię palcem, nie dotykaj mnie. Żadna krzywda, którą doznałam od ciotki, nie da się porównać z tą, którą ty mi wyrządziłeś. Tak ci ufałam. Wierzyłam nawet, że mnie kochasz. Bo to prawda. Bardzo cię kocham. Z każdym dniem coraz bardziej. Jesteś najpiękniejszą kobietą, jaką znam. Jedyną, na której mi zależy. Jedyną? Tak, kocham cię. Nie kłam. Nie masz prawa jej oszukiwać. Powiedz jej, co nas łączy.